Otwieram sesję Rady Gminy. Witam Radę Gminy, witam Panią Wójt, witam Panią Sekretarz, witam Pana Skarbnika, witam Panie i Panów Sołtysów. Punkt pierwszy, stwierdzenie kworum. Bączek Waldemar. Hołda Tadeusz. Jestem. Fortuna Jan. Jestem. Garbarz Grażyna. Jestem. Grenda Stanisław. Jestem. Krawiec Katarzyna. Jestem. Łodzik Marcin. Makuł Dariusz. Nowacka Anna. Łodzik Marcin. Nowacka Anna, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem. Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że w obradach bierze udział 14 radnych, nieobecnych. Jeden. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad mają Państwo na ekranie i przed sobą. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, stwierdzam, porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, panie wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie i panowie sołtysi. Przekazaliśmy kolejny numer kwartalnika. Myślę, że dotarł on do wszystkich gospodarstw naszej gminy. Dodatkowo w kwartalniku, proszę Państwa, umieściliśmy informacje o wszystkich nieruchomościach, jakie są do sprzedaży w imieniu gminy. Mam nadzieję, że ta informacja będzie też ważną dla mieszkańców. Może ktoś podejmie decyzję o zakupie jakiejś nieruchomości, bądź działki rolnej, czy zabudowanej. Szanowni Państwo, 10, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałam, 10 lutego jest planowany kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Stradowie. Kolejna informacja, to chcę Państwu powiedzieć, że uczestniczyliśmy w wielu bardzo miłych, noworocznych spotkaniach i uroczystościach w szkołach, bo 6 stycznia spotkanie noworoczne w Cieszkowach, 17 uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Czarnocinie, a wczoraj 23 uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Cieszkowach i w Sokolinie. Za przygotowanie oraz oprawę i całą organizację tych uroczystości bardzo serdecznie dziękuję wszystkim szkołom, a nam gratuluję udziału i pięknych występów naszych dzieci. Proszę Państwa, 11 stycznia miało miejsce również oficjalne otwarcie świetlicy w Będziakach po przeprowadzonej przebudowie i modernizacji tego obiektu. Bardzo dziękuję tutaj panu radnemu, panu sołtysowi i mieszkańcom Będziak za zorganizowane takiej przemiłej uroczystości wiejskiej. Oczywiście ci z Państwa, którzy byli na uroczystości, bo przecież byliśmy wszyscy zaproszeni, to też wiedzą, że była to bardzo miła sołecka uroczystość. Proszę Państwa, do końca stycznia mamy jako gmina zdecydować, czy pozostajemy w grupie zakupowej, jeśli chodzi o energię elektryczną. Jesteśmy do tej pory przez 2 lata w takiej grupie z 9 innymi jednostkami, czy też sami będziemy kolejny przetarg organizować na zapłatę za energię elektryczną.
Następna sprawa, proszę Państwa, organizowany ostatnio odbiór odpadów był dla nas takim powodem, żeby również w pewien sposób skontrolować firmę odbierającą odpady i zweryfikować różnego rodzaju zgłoszenia, które mamy od mieszkańców. Okazuje się, Szanowni Państwo, że często te zgłoszenia, których było wiele wcześniej, były nieuzasadnione. Bo jeżeli mieszkańcy zgłaszali nam, że jakiś rodzaj odpadów nie został odebrany, teraz takich zgłoszeń nie ma. To dlatego, Szanowni Państwo, że pracownicy nadzorowali cały przebieg odbioru odpadów od wczesnych godzin do zakończenia, łącznie z ważeniem samochodów i sprawdzeniem ilości tych odpadów. Więc powiem Państwu, nagminnym jest taka sytuacja, że mieszkańcy wystawiają śmieci dopiero wtedy, kiedy samochód już przejedzie. I tu jest poważny apel, o tym mówię również na zebraniach, ale przypominam także dzisiaj na sesji, proszę tego nie robić, bo żaden samochód nie będzie zawracał po to, żeby kolejny raz podjechać pod posesję i zabierać odpady. One mają być zgodnie z regulaminem i warunkami umowy wystawione przed godziną 7 rano, bo my nie wiemy, jaki samochód i jaki rodzaj odpadów będzie odbierał w pierwszej kolejności. No, ewentualnie można też je wystawić dnia poprzedniego wieczorem, oczywiście odpowiednio zabezpieczając, żeby gdzieś tam psy nie porozrywały, nie poroznosiły tych śmieci. A więc, proszę Państwa, proszę się trzymać również pewnych zasad i ustaleń, bo one obowiązują wszystkie strony. Chciałabym też zwrócić uwagę na segregowanie odpadów. Okazuje się, że w tym względzie również jest wiele nieprawidłowości i tu, proszę Państwa, jeśli nie będziemy odpowiednio segregować śmieci, no to będziemy wszyscy wspólnie dużo więcej płacić, a to są przecież nasze pieniądze. Potem dyskutujemy, dlaczego tak drogo. Drodzy Państwo, jesteśmy w trakcie przeprowadzania i organizowania zebrań wiejskich i strażackich. Chciałabym prosić, żeby jeszcze te ostatnie zebrania były przygotowane, znaczy pod tym względem, żeby poinformować mieszkańców. Przypomnę, w poniedziałek w Czarnocinie zebranie wiejskie i sołeckie, we wtorek jeszcze Mękarzowice, w piątek Cieszkowy. Proszę poinformować mieszkańców, w przyszłym tygodniu, za tydzień w każdym razie kończymy zebrania wiejskie i zebrania strażackie. Szanowni Państwo, we wtorek 28 po raz drugi wybory sołtysa w Mękarzowicach. Podczas zebrania sołeckiego nikt nie wyraził zgody na kandydowanie, żaden z mieszkańców. Bardzo bym prosiła, żeby sołectwo już do tego tematu naprawdę poważnie podeszło i miało jakichś kandydatów rzeczywiście, no bo inaczej zostanie sołectwo bez sołtysa. Szanowni Państwo, chciałabym też przypomnieć, że zbliża się czas, w którym można składać różnego rodzaju wnioski w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i to jest ta możliwość, gdzie wniosek może złożyć nieformalna grupa, przynajmniej trzyosobowa, tam, gdzie są różnego rodzaju potrzeby rzędu kilku tysięcy, ale też i będzie chyba większy ogłoszony konkurs na większe kwoty, ale to jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Bardzo proszę, doświadczenie w tym na pewno ma pani radna ze Stradowa, ale też informacje można pozyskać u naszego pracownika i proszę Państwa o zainteresowanie się, bo to jest ten moment. Potem może być za późno. Wiecie Państwo, że w budżecie gminy nie planujemy takich dodatkowych wydatków. Musi on być skonsolidowany na konkretne zadania i to jest sprawa ważna. Dzisiaj też, proszę Państwa, między innymi dlatego prosiłam Pana Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia
komisji łączonych po sesji, dlatego że trzeba podjąć decyzję o wytypowaniu zadań drogowych do realizacji w 2020 roku. I jeszcze jedna sprawa, mówimy o tym na zebraniach, ale przypomnę, 28 stycznia tutaj u nas na sali jest planowane szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin uprawniające do ich zakupu. Koszt szkolenia 100 zł, tu się ma odbyć na sali Gminnego Ośrodka Kultury, chociaż mamy też informację, dzisiaj pani sekretarz mi przekazała, że takie szkolenie będzie się podobno odbywało w Skalbmierzu 17 lutego. Tam odpłatność jest 70 zł. Oczywiście decyzja należy do państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani wójt. Przechodzimy do uchwał. Proszę bardzo pana skarbnika. Wysoka Rado, zaczynamy od przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2037, jak w załączniku pierwszym. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak w załączniku drugim. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku trzecim. I teraz parę danych, jeśli chodzi o duży załącznik WPF. Dochody bieżące 15 598 919. Dochody majątkowe 2 648 000 zł. Wydatki 15 205 280. Wydatki majątkowe 3 085 000. Wynik budżetu z deficytem 43 361. I przychodami 400 490 i rozchodami 357 129. Jeśli chodzi o wskaźnik z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, jest on pozytywny. Natomiast w załącznik przedsięwzięć jest zgodny, jeśli chodzi o wielkości, z załącznikami 3 uchwały budżetowej numer 1 i numer 2. I prosiłbym Wysoką Radę o przyjęcie zmian. Natomiast jeśli dodam jeszcze objaśnienia do tej dzisiejszej uchwały, do dzisiejszej zmiany, są takie same jak do uchwały grudniowej. I prosiłbym Wysoką Radę o przyjęcie zmian. Dziękuję. Czy są pytania? Bączek Waldemar. Hołda Tadeusz. Fortuna Jan. Garbarz Grażyna. Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Udzik Marcin, Makuł Dariusz, Piotrowska Wisława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za. Więckowski Tomasz, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo pana skarbnika. Teraz właściwa zmiana budżetowa, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. W uchwale 18/99/2019 z 18 grudnia 2019 paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona, papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowana, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Pierwszy punkt, sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 tysięcy z tytułu kredytów i punkt drugi, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 350 tysięcy. I tu był właśnie błąd i jest kwota poprawiona na 350 tysięcy. Tabela, załącznik numer 3, tabela pierwsza. Wydatki wieloletnie otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały i załącznik 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 3 do niniejszej uchwały. Przychody, jak już wcześniej mówiłem, są bez zmiany, rozchody również. Dochody
18 246 919, wydatki 18 290 280 z wynikiem 43 361. I załącznik pierwszy do tejże uchwały, zmiany w wydatkach, powiększenie części wydatków o kwotę 7200 i zmniejszenie o jej równowartość w innych pozycjach. W załączniku wydatki bieżące wieloletnie, to jest drugi. Zmiana w pozycji 3 i 3A, łącznie o kwotę 7200 i załącznik piąty w takim brzmieniu, jaki jest dołączony do niniejszej uchwały i przedstawiony na tabletach. I prosiłbym Wysoką Radę o przyjęcie zmian w uchwale budżetowej 2020 roku. Dziękuję. Czy są pytania? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Udzik Marcin, Makuł Dariusz, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więcowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo, panie Małgosie. Wysoka Rado, uchwała Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej uchwala się, co następuje. W statucie, paragraf 1, w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały nr 4/34/2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie 6, ustęp 3, punkt 6, paragraf ten otrzymuje nowe brzmienie. W części dotyczącej świadczonego zakresu usług, prowadzenie klubu Senior Plus, GOPS prowadzi klub Senior Plus w ramach programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020, który zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+. Poprzez korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności obejmującej zakres usług. 1. Oferta rehabilitacyjno-ruchowa. 2. Oferta kulinarna. 3. Oferta warsztatów rękodzieła plastyczno-technicznego z elementami rekreacji i kultury oraz oferta edukacyjna. Punkt 2. W paragrafie 12 ustępie 4 w punkcie 9 ten punkt otrzymuje nowe brzmienie i będzie funkcjonował pod nazwą koordynator kierownik klubu Senior Plus. Treść jednolita statutu będzie załącznikiem do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czarnocin oraz kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Czarnocinie. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej GOPS oraz aktualizacją oferty zajęć dla uczestników klubu Senior Plus niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Udzik Marcin, Makuł Dariusz, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała. Uchwała Rady Gminy Czarnocinie z dnia 24 stycznia 2020 roku. Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie Senior Plus funkcjonującego na terenie gminy Czarnocin w miejscowości Soboszów. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz rozdziału 4
punkt 1 ustęp 7 załącznika do uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-20 uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się zasady podnoszenia odpłatności za pobyt w klubie Senior Plus w Saboszowie, Saboszów 23a w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czarnocin oraz kierownikowi gminnego ośrodka pomocy w Czarnocinie. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 4/21/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie Senior Plus w gminie Czarnocin miejscowości Soboszów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego. I uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 97 ustęp 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej kryteria odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia typu Klub Senior Plus ustala jednostka samorządu. Dlatego też do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior Plus. Zaproponowane zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnieniem priorytetów społecznych, które prowokują do tego, że dokonanie opłaty w choćby w minimalnej kwocie generuje efektywniejsze uczestnictwo i poszanowanie swoich finansów. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. I tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć, że ta odpłatność za pakiet zajęć miesięczny wynosi kwotę 3 zł, czyli 3 pakiety zajęć, które obejmują po prostu uczestnictwo i łączna kwota to jest 3 zł miesięcznie dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Do kryterium dochodowego nieprzekraczającego kwoty 701 bądź 528 zajęcia są nieodpłatne. Do tej pory zajęcia wszystkie były nieodpłatnie, ale jest taki wymóg, że musimy choćby minimalną kwotę odpłatności ustalić. 701 na osobę w rodzinie bądź 528, znaczy dla osoby samotnej 701, a w rodzinie 528. Czyli proszę. Dziękuję. Jeśli jest osoba samotnie gospodarująca 701, jeśli są dwie osoby w gospodarstwie 528 zł. Ale to jest kwota 3 zł miesięcznie. Czy są jeszcze pytania? Czy są jeszcze pytania? Dziękuję pani. Dziękuję. Bączek Waldemar. Hołda Tadeusz. Fortuna Jan. Garbarz Grażyna. Grenda Stanisław. Krawiec Katarzyna. Kwiecień Zbigniew. Udzik Marcin. Maku Dariusz. Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za. Więckowski Tomasz, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz będziemy. Proszę bardzo, panie Kasie. Wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Czarnocin. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawki opłat pobieranych przez gminę Czarnocin za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące. Punkt pierwszy. Prowadzenia robót w pasie drogowym. Punkt drugi. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Punkt trzeci. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
I punkt czwarty, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne niż wymienione w punkcie pierwszym i trzecim. Paragraf drugi. Ustęp pierwszy. Za zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy i czwarty, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia. Punkt pierwszy. W odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 10 groszy, przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 15 groszy, przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 20 groszy. Punkt drugi. W odniesieniu do pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 2 zł, przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 3 zł i przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 5 zł. Ustęp drugi. Stawki określone w punkcie pierwszym i w ustępie pierwszym punkt pierwszy litera A i w ustępie pierwszym punkt drugi litera A stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. Ustęp trzeci. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ustępie pierwszym i drugim ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego w wysokości. Punkt pierwszy. W odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 10 groszy, w odniesieniu do pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej 1 zł 20 groszy. Ustęp czwarty. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, punkt drugi, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia. Punkt pierwszy. W odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w jezdni 2 zł, poza jezdnią 1 zł i na drogowym obiekcie inżynieryjskim 2 zł. Punkt drugi. W odniesieniu do pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej 15 zł. Ustęp drugi. Roczne stawki opłat wysokości określonej w ustępie pierwszym obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Ustęp trzeci. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Paragraf czwarty. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, punkt trzeci, ustala się następujące stawki opłat. Punkt pierwszy. Za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego poza terenem zabudowanym 50 groszy, w terenie zabudowanym również 50 groszy. Punkt drugi. Za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej 20 groszy. Punkt trzeci. Za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 40 groszy. I punkt czwarty. Za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe 40 groszy. Punkt piąty. Za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe 1 zł 50 groszy. I punkt szósty. Za 1 m² powierzchni reklamy 1 zł. Paragraf piąty. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego. Paragraf szósty. Traci moc uchwała nr 36/218/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czarnocin. Uchwała wchodzi, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z artykułem 40 ustęp 8 ustawy o drogach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Podjęcie uchwały jest konieczne w związku z dostosowaniem stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w zakresie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie ze zmianami do artykułu 40 ust. 8 o drogach publicznych wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Ja mam takie pytanie. Tak? Czy u nas na terenie gminy występuje takie zajęcie pasa drogowego, za które pobierane byłyby opłaty do tej pory? Tak. Co to jest za zajęcie pasa drogowego? Na przykład w przypadku, kiedy jest wodociąg. Rozumiem. No dziękuję. A operator przychodzi tam, to jest znaczy, to przewożą ludzi, to też płacą, jak wjeżdżają do zatoczki. Nie, to chodzi o to, że zajęcie takiej zatoczki jest traktowane jak właśnie zajęcie to procentowe pasa jezdni i tak samo te ścieżki też rowerowe, zatoczki autobusowe. Te stawki to są jednodniowe tutaj. No tu gdzie jest roczne, to wiadomo, że to jest roczne. Tak, no tak jak właśnie czytałam, w zależności od procentowego zajęcia, tylko że konieczność uchwalenia tej uchwały w związku z tą zmianą ustawy i dostosowaniem tych stawek, obniżeniem stawek właśnie dla telekomunikacji, dla urządzeń infrastruktury komunikacyjnej. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Dziękuję. Bączek Waldemar. Jestem za. Hołda Tadeusz. Jestem za. Fortuna Jan. Jestem za. Garbarz Grażyna. Jestem za. Grenda Stanisław. Jestem za. Krawiec Katarzyna. Kwiecień Zbigniew. Udzik Marcin. Maku Dariusz. Piotrowska Wiesława. Piotrowski Kazimierz. Śmiałek Dariusz. Warszawa Kazimierz. Jestem za. Więcowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo, panią sekretarz. Wysoka Rado, kolejna uchwała dotyczy zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności lokalu mieszkaniowego oznaczonego numer 2 w miejscowości Malżyce w budynku numer 42. W roku 2010, pod koniec roku, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała naszej gminie lokal mieszkalny w Malżycach, w Budziszowicach, tam we dworku. Celem ten lokal lokalny był przeznaczony na cele socjalne, na przekształcenie go w mieszkanie socjalne. Stan techniczny tego lokalu, jak i całego obiektu jest, powiedziałabym, bardzo, bardzo taki trudny i ze względów po prostu finansowych nie realizowaliśmy tam takiego celu. Teraz pod koniec roku 2019 Krajowy Ośrodek Wsparcia był u nas tutaj na kontroli, ponieważ ten cel założony w akcie notarialnym powinniśmy uzyskać w ciągu 10 lat, czyli do 10 grudnia 2020 roku. I rok wcześniej tak jakby Krajowy Ośrodek Wsparcia, który jest teraz w zastępstwie agencji wcześniej funkcjonującej nieruchomości rolnych, jest to zastępcza jednostka, odbył takie jakby tutaj razem z nami, z przedstawicielami urzędu, kontrol taką i stwierdziliśmy, że jednak
lokal ten jest bardzo zniszczony i nie ma tak jakby sensu go w tym momencie remontować, po prostu gmina nie będzie realizować tego celu. W związku z powyższym mamy taką możliwość ustawową o zwrocie tego lokalu do agencji, takim bezpłatnym możemy go z powrotem zwrócić i na dzisiejsze posiedzenie została taka uchwała przygotowana. Na podstawie ustawy o samorządzie, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie zwrotu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2 o powierzchni 173,12 m2 znajdującego się w budynku numer 42 w miejscowości Malżyce, gmina Czarnocin, dla którego prowadzona jest księga wieczysta K1 przez 000 38606/7 przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju za miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej wraz z udziałem wynoszącym 10854/31347 w prawie własności nieruchomości oznaczonej numer 380/6, dla którego prowadzona jest księga wieczysta K1 000 36 346/2 przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju za miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej. Punkt drugi. Zwrot nieruchomości następuje w związku z ich nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych, obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, i niewykorzystaniem jej na cel określony w umowie przekazania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czarnocin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję, panie sekretarzu. Są pytania? Czy są jeszcze pytania? Dziękuję. Bączek Waldemar. Hołda Tadeusz. Fortuna Jan. Garbarz Grażyna. Grenda Stanisław. Krawiec Katarzyna. Kwiecień Zbigniew. Udzik Marcin. Makuł Dariusz. Piotrowska Wiesława. Piotrowski Kazimierz. Śmiałek Dariusz. Warszawa Kazimierz, jestem za. Więcławski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę bardzo, panie Małgosie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawy z zakresu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli są ustalane corocznie. Organ prowadzący winien ustalić plan finansowy na ten cel do 31 stycznia danego roku i kompetencje organu prowadzącego ma w tym przypadku Rada Gminy, stąd będzie to regulowane uchwałą, a regulują ją przepisy artykułu 70a ustęp 1 i artykułu 91d punkt 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz paragraf 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Paragraf pierwszy. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie gminy Czarnocin na 2020 rok w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Paragraf drugi. Ze środków, o których mowa w paragrafie pierwszym, finansuje się opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych danej szkoły lub placówki oświatowej, dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Paragraf trzeci. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i placówek oświatowych, a w szczególności priorytetem objęte jest uzyskanie kwalifikacji do nauczenia drugiego przedmiotu, uzyskanie kwalifikacji nauczycieli w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, chemii, biologii, prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach innych niż wymienione w ustępie pierwszym można dofinansować pod warunkiem uzasadnionego wniosku. Paragraf czwarty. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Czarnocin ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli na 2020 rok pobieranej przez Szkoły Wyższe i Zakłady Kształcenia Nauczycieli w wysokości. Punkt pierwszy. Do 100% kwoty tej opłaty na semestr nauki, ale nie więcej niż 2,5 tysiąca zł w przypadku dofinansowania, o którym mowa w paragrafie trzecim, ustęp pierwszy. Punkt drugi. Do 80% kwoty tej opłaty na semestr nauki, ale nie więcej niż 2 tysiące w przypadku dofinansowania, o którym mowa w paragrafie trzecim, ustęp drugi. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. Dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez Szkoły Wyższe i Zakłady Kształcenia Nauczycieli będzie przyznawane dwa razy w roku budżetowym. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora decyzję podejmuje wójt gminy Czarnocin. Paragraf 5. Dyrektor szkoły podstawowej lub placówki oświatowej w terminie do 31 marca danego roku składa wójtowi gminy Czarnocin sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Czarnocin. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Mam takie pytanie. Ilu w tej chwili nauczycieli się dokształca i pobiera to dofinansowanie? No, nie wiem, czy pani jest zorientowana. Około pięciu nauczycieli. Dziękuję. 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 Bączek Waldemar, Hołda Tadeusz, Fortuna Jan, Garbarz Grażyna, Grenda Stanisław, Krawiec Katarzyna, Kwiecień Zbigniew, Udzik Marcin, Makłów Dariusz, Piotrowska Wiesława, Piotrowski Kazimierz, Śmiałek Dariusz, Warszawa Kazimierz, jestem za, Więckowski Tomasz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, sprawy różnych nie ma. Będąc na zebraniu, uczestniczyłem w zebraniu w Kolosach i pan radny i prowadzący zebranie strażackie, przewodniczący Waloch, wyraża podziękowanie dla pani wójt, dla rady za wykonanie dachu na remizie, na domu strażaka. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, w związku z wyczerpaniem się porządku obrad, dziękuję radnym, dziękuję pani wójt, dziękuję pani sekretarz, dziękuję panu skarbnikowi, dziękuję paniom i panom sołtysom. Zamykam obrady.